To był deszczowy i dosyć pochmurny dzień. Powoli zbliżał się wieczór, a ja wpatrywałem się w akwaria, godząc się powoli z myślą, że poza wieczornym karmieniem nie wydarzy się chyba w nich już dzisiaj nic szczególnego. Aż tu nagle zaświtała mi myśl. W zasadzie w moim akwarium ogólnym zmieściłby się jeszcze jeden skalar. Kto wie, może w pobliskich sklepach zoologicznych pływają akurat jakieś osobniki Pterophyllum scalare godne uwagi. Co prawda w akwarium ogólnym od zakupu pielęgniczek Ramireza jest dość tłoczno, ale przecież jeden skalar na pewno jeszcze by się zmieścił. Tym bardziej, że ten, który pozostał, nie ma towarzystwa w swoim gatunku. Co nie jest wskazane. Uzbrojony w tak silne argumenty, szybko podjąłem decyzję. Jadę. W pierwszym z odwiedzonych łódzkich sklepów zoologicznych długo nie zabawiłem. Nie było w nim nic ciekawego, więc szybko pojechałem do kolejnego i tam moją uwagę przyciągnęło akwarium ze skalarami, z których jednego właśnie widzicie. Ryby były bardzo drogie, bo 28 zł za sztukę plus kilkadziesiąt groszy za foliowy woreczek, którą to kwotę sklep dolicza przy zakupie ryb, to dość wysoka cena, zwłaszcza dla kogoś, kto przywykł do kupowania ryb na giełdach. No dobrze, cena może i wygórowana, ale ryby naprawdę godne uwagi. Długo stałem przed akwarium, nie mogąc się zdecydować ostatecznie, którą rybę wybrać, bo pływało ich tam bardzo wiele. Aż w końcu zauważyłem rybę o czerwonych oczach i z pomarańczową, prawie czerwoną plamą na czole. Górny żagiel ryba miała zabarwiony na biało. Nie była największa i najsilniejsza z całego towarzystwa, ale mimo to urzekła mnie najbardziej ze wszystkich osobników. Sklep był duży, bo to największa łódzka sieciówka zoologiczna, co być może wyjaśnia także i cenę. W pobliżu nie było żadnego pracownika chętnego do odłowienia mojej ryby, więc podszedłem do łysego faceta, który z niewielkiej drabinki ustawiał produkty na górnej półce. To pan odławia ryby? Zapytałem. Jeśli trzeba, to odławiam, odpowiedział oschle. To bym poprosił. Niezbyt chętnie zszedł z drabinki i wyjaśnił mi, że akurat dzisiaj nie ma akwarysty na sklepie i on musi go zastępować. Nie był, jak się łatwo domyśliłem, z tego faktu zadowolony. Miałem nawet obawy, czy poradzi sobie z odłowem, ale najwyraźniej przeszedł wszystkie kursy i szkolenia, bo poradził sobie bez zarzutów. Całkiem zręcznie złapał wskazanego skalara w siatkę, co wcale nie było proste, bo akurat akwarium było na górnej półce, więc także trzeba było skorzystać z drabinki i wykazać się nie lada zręcznością. Zapewne w zapisach BHP podchodziło to już pod pracę na wysokości. I tym oto sposobem ten czerwonooki osobnik trafił w moje ręce i za chwilę będzie wpuszczony do akwarium. Robię mu krótką aklimatyzację, czekając aż temperatura wody się wyrówna i co jakiś czas dolewam trochę wody z akwarium, aby parametry również płynnie się wyrównywały. Nigdy nie mam cierpliwości do aklimatyzacji kropelkowej, która jednak jest lepsza, bo daje jeszcze bardziej płynną zmianę parametrów. Byłem ciekaw, jak srebrny skalar zareaguje na nowego towarzysza. Poprzedniego, jak pamiętacie, nie traktował zbyt przyjaźnie, co mogło być jedną z przyczyn jego przedwczesnego wypisania się z tego akwarium. Na początku ryby były zdziwione nowym lokatorem, ale po pierwszym obwąchaniu się dominujący skalar, który jest największą rybą w akwarium, szybko pokazał nowemu, gdzie jest jego miejsce. Tamten znalazł bezpieczną kryjówkę, no i już w niej przechodził dalszą fazę aklimatyzacji. Po jakiejś godzinie od wpuszczenia przyszła pora pierwszego karmienia. Byłem ciekaw, czy nowy skalar będzie już interesował się pokarmem mimo stresu wywołanego nowym dla niego środowiskiem. Dyskowce potrafią w podobnej sytuacji nie jeść nawet tydzień albo i dłużej. Ten skalar na szczęście od razu interesował się pokarmem. A po kilku dniach czuł się już w moim akwarium jak u siebie w domu. Mimo iż ten srebrny, większy osobnik, boss całego akwarium, często dawał mu kuksańce i pokazywał, gdzie jego miejsce. Ten jednak na szczęście nie bardzo się tym przejmował i robił swoje.
Ma spory apetyt i je chyba najwięcej ze wszystkich ryb. Jest sprytny, żwawy i świetnie sobie radzi, więc jestem zadowolony z zakupu. Wygląda na to, że nowy czerwonooki skalar ma przed sobą świetlaną przyszłość w moim akwarium ogólnym pod korzeniem. To tyle, gwoli krótkiego wyjaśnienia, jak do mojego akwarium trafił nowy lokator.